Mam gościa. Koziołek. Zaraz go spróbuję tutaj wam pokazać z bliska. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Miało być wysiewanie pietruszki, a będzie wysadzanie selera, pikowanie selera. Na polu jest jeszcze bardzo mokro, takżeśmy się łudzili. No i był taki plan, żeby jechać dzisiaj właśnie tam z talerzówką, przeruszać to pole, żeby troszeczkę obeschło ze 2-3 godzinki. Przeruszać drugi raz grabkami czy kultywatorkiem i wysiewać pietruszkę. Ale ledwo uciekł z tego pola. No był taki moment, jak te koła zaczęły się tam buksować, że siądzie na tylnych kołach. I tak mówię, ojojoj, mówię, uciekaj z tamtego pola, chłopie, bo będziemy wołać po koło ratunkowe. No i wtedy byłby problem. Tam jest wszędzie dookoła jeszcze mokro. No i podejrzewam, że mogłoby się skończyć, że na 3 ciągniki, na 2-3 ciągniki by go tam ciągli z tego pola. Także no, jeszcze niestety czekamy z wysiewem pietruszki. Szkoda, bo już powiem, że nosi mnie. Zależy mi na tym, żeby tą pietruszkę wysiać. Zależałoby mi w sumie, żeby tą pietruszkę wysiać. No ale co mam zrobić? Czekam na odpowiednie warunki, no i tak... Może za kilka dni, jakby nie padało. Może. Pracy nie brakuje. No i jak nie tam, to tutaj robota jest. Każdy ma zajęcie taki czas. Wiosna, jak przyjdzie, to pracy jest bardzo, bardzo dużo. Nie tylko w polu, ale i w obejściu, w ogrodzie. Różnego rodzaju tutaj idą nasadzenia. I nie tylko, także... Zajęcie sobie zawsze znajdziemy. Jak nie siew pietruszki, to inna praca. Seler już mi tutaj ładnie wyrósł. Tutaj akurat nie mam maksima. Trawa i ziele również sobie tutaj pofolgowało, ale nie usuwałam z tego względu, że jakbym wyrywała, to istniałoby ryzyko, że te młodziutkie selerki naruszą korzonki, wezmą mi się tutaj, zruszą. I też było takie ryzyko, że część by po prostu się z tym zielskim, z tą trawą wyrwało. No a zależy mi, aby te sadzonki mieć, a nie tracić je przez wyrywanie zielska. Teraz przy sadzeniu wezmę sobie je tutaj, pooddzielam od ziela i też będzie dobrze. Seler kocha przesadzanie, także tutaj śmiało polecam pikowanie selera. Wysiewałam je do doniczki, on schodzi dosyć długo, tak jak i pietruszka, więc trzeba go wysiać odpowiednio wcześniej, ale jeżeli ktoś nie wysiał, wysieje teraz, też nie stracicie na tym, bo on za 3-4 tygodnie wykiełkuje, można przyspieszyć kiełkowanie selera, co ja też często robię. Wysiewam nasiona do doniczki i stawiam sobie na grzejniku. Odwracam do góry dnem garczek i na tym garczku stawiam seler. To przyspiesza kiełkowanie nasionek o dobry tydzień, nawet więcej. Po 2 tygodniach, nawet nieraz nie trzeba 2 tygodni, już seler kiełkuje. Także bardzo szybko w ten sposób sobie można przyspieszyć i on też będzie jeszcze wyda plon, będzie bardzo ładny, także tutaj nic nie przepadło. Ziemię mam z pola, to jest ta sama ziemia, którą nabierałam do pikowania pomidorów i tutaj nic do tej ziemi nie dodaję, bo ta ziemia jest ziemią już na start bardzo dobrą, co w tamtym odcinku mówiłam,
była spoczynkowana, czyli rok nie rodziła nam plonów, tylko trzykrotnie poszedł poplon z gorczycy, także ona jest bardzo dobrze użyźniona i tutaj naprawdę nie ma żadnej potrzeby, żadnej konieczności dodawania czegokolwiek do tej ziemi, czy chociażby dodać trochę kompostu, obornika przekompostowanego, nie ma na razie sensu. Powiedzmy po tygodniu wezmę tutaj, podleję humusem, później pójdzie oprysk emami, bądź na odwrót to zrobię, zobaczę jak one będą mi rosły, jak będą się rozwijały i podejmę decyzję. Tutaj tak samo jak przy pikowaniu wszystkich siewek, trzeba je najpierw tutaj tą ziemię nawilżyć, podważyć sadzonki, siewki i seler kocha przesadzanie. To, co ja zawsze powtarzam, najpierw porozdzielam sobie tutaj te sadzonki, żebym miała każdą osobno. On wymaga stanowiska żyznego, próchnicznego, dużo próchnicy. Próchnicy właśnie z poplonów, z obornika kompostowanego, czy nawet z kompostu. To wtedy będzie bardzo ładnie rósł. Jego wymagania są naprawdę dosyć duże. Na byle czym, byle co urośnie. Także tutaj wybierając stanowisko dla selera, trzeba mieć na uwadze, aby wybrać po dobrym nawożeniu, dobrze przygotować. To wtedy i seler ładnie nam się odwdzięczy plonem. I teraz taka roślinka, niby nieduża, bo jest malutka, ma liścienie, dwa liście właściwe, tutaj idą kolejne dwa właściwe, a jaki duży system korzeniowy wiązkowy. I teraz już przy pikowaniu dzisiaj skracam go o połowę. Będę go uszczykiwać. Jest on bardzo mięciutki, bardzo delikatny, także robi się to bardzo łatwo. Uszczypywanie korzeni wypatrzyłam na przestrzeni lat. Jeszcze moja babcia też jak żyła, jak ona sadziła seler, uszczypywała, urywała część tego, połowę tego korzenia, daje to, że ten seler będzie teraz ładował swoją siłę w tworzenie gałki. I jak będę wysadzać na miejsce stałe, to zobaczycie, że on już będzie miał zawiązek przyszłej gałki, przyszłego korzenia. Jeżeli takiego korzenia się nie uszczyknie, nie urwie, nie skróci, on teraz wsadzony tutaj będzie dalej w ten korzeń rósł, będzie całą siłę skupiał na tworzeniu korzeni, a one nie są nam potrzebne w selerze, tylko potrzebna nam jest ta gałka, którą później używamy do zup, do sosów czy do czego tamkolwiek. Dlatego ważne jest obrywanie korzeni i sprawdziłam to naprawdę na przestrzeni lat. To nie jest już tylko teoria, a teoria poparta praktyką. Praktyką. Zabawy jest, bo tutaj trzeba każdą roślinkę indywidualnie potraktować, skrócić jej korzenie, wsadzić ją. Oczywiście też wsadzamy tak, aby ten korzeń, to co zawsze powtarzam, luźno sobie tutaj wszedł, nie był podwinięty. To jest częstym takim błędem, częstą gafą popełnianą przez nas, podwijanie ogonków, korzonków. I później on niestety troszkę gorzej rośnie. Wybieram te większe. Będę je oddzielać od mniejszych, bo jedne są już takie, a drugie wzeszły troszkę później i są o połowę mniejsze. I gdybym posadziła tutaj większe, tu mniejsze, one później w czasie wzrostu, niestety te większe będą rosły szybciej, te mniejsze troszeczkę wolniej i będą te większe zagłuszać te mniejsze. Także tutaj też jest ważne, aby je już na starcie zacząć selekcjonować wedle ich wielkości, żeby później ładnie nam się rozwijały.
Najlepszy sprzęt pikujący. No i ważne jest, aby wsadzić to, tu pokażę na przykładzie większego selerka. Ojoj, chodzi tutaj maleństwo. Jeżeli je już pikujemy, nie tak, bo on będzie nam się tutaj kiwał, nie w ten sposób, żeby zakryć serduszko po liścienie. Z reguły pikuje się tak, aby liścienie były na wierzchu. Można też ciut głębiej, ale tak, żeby serduszko było na wierzchu, bo jeżeli zasypiemy serduszko, taki seler będzie bardzo długo, w ogóle każda roślinka będzie długo się przebijała, no i może też obumrzeć. A tymczasem Edziu podsypuje borówki. Trotami, które przed chwilką sprzątał z przyczepy. Chyba jabłonki schodzą. Gdzie? Przynajmniej zdaje tutaj. Jabłoneczki. Bo tu pigwy. Pigwy są albo ile? Pigwowce. Trzy? Pigwowce, pigwa. Jak zwał, tak zwał. Każdy wie, o co chodzi. A tutaj jabłonki, jabłka z nasionek. Może, chociaż podkład do szczepienia by był. Pewnie tak. Dostałabym rączką od łopaty. Jeszcze raz. Zamach na mnie. Ale przed chwilą lało, jak w tych filmach Bollywood, czasem słońce, czasem deszcz, no i właśnie przed chwileczką u mnie był deszcz, potem wyszło na chwilkę słońce, znowu pokropiło, no a teraz jest tak, że jest pochmurno, ale nie pada, przynajmniej jeszcze na razie nie pada, a co będzie dalej, to zobaczymy. Rozpikowałam sobie tutaj jak na razie trzy tacki selera, no i odmiana Maxim Talar. Tutaj jeszcze mi zostały takie malutkie pypcie. Muszą mi podrosnąć, bo idzie oczy stracić na tych pchełkach. Także one tutaj sobie z tydzień postoją, dorosną i dalej je rozpikuję. Posiałam też Edwarda, znalazłam jedną paczuszkę i on mi zaczyna dopiero wschodzić, bo siałam go dosyć późno, jak już te mi powschodziły. W sumie około półtora tygodnia temu i też postawiłam sobie na grzejniku i dosyć szybko zaczął mi wschodzić. Teraz już go tutaj przyniosłam, będę podlewać. No i też jak już będzie troszkę większy, tak myślę, że za tydzień już będzie dobry do pikowania, to będę go pikować. I będzie on tutaj w szklarni stał aż do momentu wysadzenia. Z wysadzeniem nie ma co się spieszyć, dopiero aż po zimnych zośkach, jak już będziemy mieli taką no w miarę pewność, że te przymrozki przeszły, że ich nie będzie, bo seler lubi przemarznąć, nie zmarznąć, co ja to często podkreślam, to są dwa różne pojęcia. Jak zmarznie, no to zmarznie, jest kaplica, nic z niego nie ma. A jak przemarznie, to on będzie dalej, ale seler lubi przejść jarowizację i on zachowa się jak w drugim roku po posadzeniu, wypuści nam kwiatostan, pośpiecha i ten seler już będzie do niczego, bo on będzie twardy,
łykowaty, nic z niego się nie da zrobić. Także tutaj no, ja się wstrzymuję i Wam też radzę się wstrzymać z wysadzaniem na miejsce stałe do gruntu selera, bo przepraktykowałam to już niejednokrotnie. Robiłam różnego rodzaju testy i moja babcia, także to już jest na przestrzeni dziesiątek lat sprawdzone, że jak się człowiek pospieszy do ziemi, on będzie faktycznie rósł tutaj w górę, będzie zielony, ale w korzeniu będzie nic, bo wypuści kwiatostan i z tego po prostu to do niczego to się nie będzie nadawało. Także radzę się wstrzymać. Na dzisiaj to będzie tyle. Ja jeszcze sobie popodlewam, bo tutaj w szklarni dosyć szybko przesycha, mimo że na dworze leje, to tutaj jest sucho. No i trzeba codziennie praktycznie podlewać. To będzie tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego wieczoru, miłych kolejnych dni, radości, nawet z tego deszczu, który akurat nie teraz już niekoniecznie jest potrzebny, bo już bym chciała wyjść poza teren tutaj ogródka przydomowego, troszeczkę dalej, tam na ogródek w polach, no ale siła wyższa. Mamy to, co mamy i trzeba się cieszyć z tego, co jest. Także cieszę się, siedzę tutaj w tym swoim ogródku przydomowym w szklarni i też, jak widzicie, roboty mi nie brakuje. Życzę Wam, kochani, wszystkiego najlepszego i do następnego.